Witam was, moi drodzy, no i powracamy do gry. Jak widzicie, jestem na innym ekranie niżeli przedtem, no ale to dlatego, że wstrzymałem nagrywanie poprzednio, kiedy zapisałem grę przed kolejnym chapterem, tak więc po prostu damy continue i powinna się wczytać od razu kontynuacja. Can you discern between evil and good? No, no, no! Damn it! Fuck! No tak, czyli to by było na tyle naszego strzelania. Przynajmniej na razie, bo nasza spluwa spadła. I jak widzę, to jest ten moment w głównej fabule, gdzie jako Sebastian oczywiście graliśmy w tych budynkach, czy to hotel, czy to co, to nie pamiętam. I zerkałem na dół, czy Kidman żyje w tym autobusie. Jak widać, ona tutaj była. W budynku, a nie tam, na dole. No dobra. Chwilkę muszę się poprawić. Ok, już jest lepiej. Proszę, nie na głowę. Tak się skrada, tak się biega. Jak się biega, tak? Tak. 4 dni nie grałem, także już wiecie. Trzeba sobie przypomnieć sterowanie. Tu mam prysznic, tam... Tam nie zejdę. Doprawdy. Jeżeli tak mówisz, Rubik. What the? Maybe I can burn through it. Tak myślisz, Kidman? Skoro tak mówisz, to muszę cię posłuchać, co? Nie mogę. A. Bardzo dziwny pomysł. Muszę sobie takie zamki na drzwiach zamontować. Tak, to było głupie. Wybaczcie. Jaki dziwny obraz, nawet nie wiem, co on przedstawia do końca. Mniejsza. Mniejsza. No tak, jak zwykle. Leslie go nie złapiemy, on wiecznie ucieka. No nie mów mi, Kidman, że nie możesz przez to przejść. Przecież normalnie przeskocz tam. O nie, winda. Dziwne dźwięki wydaje. Czy mogę tutaj coś wziąć? Nie mogę, nie działa. O, pełne. Pełne butelki czegoś. Dobra, idziemy dalej. No, don't risk it. Hold on. I think I see another way down. I'll meet you on a lower level. At least they're all right. Please. Just stay out of my way. Tak, to jest ten moment, gdzie jako Sebastian tę windę zrzuciliśmy. Fajnie się to wszystko nakłada na siebie. Oho. Słyszę niemilców.
After surviving the fire incident and subsequent abuse from his parents, it's a miracle Reuben can function at all. His work comes from a place that isn't motivated by fear or money or social standing. His motives are more pure. I would say that he is obsessed with the chance to relive and remold reality so he can be with her again. His scarring is heavy, both physically and emotionally, but he longs for his lost sister. His love for her borders almost on an incestuous level, but as long as it provides motivation, so be it. No tak, Rudy chciał tylko być znowu z Laurą, chciał odzyskać swoją siostrę. Co to za dźwięki? To gdzieś tam za ścianą. Niech tak zostanie. Niczego tutaj nie ma dla nas. Czy mi się zdaje, czy ja muszę iść do tych dźwięków? Oj. Bez takich, proszę. Nie straszcie mnie. O, Leslie. Tak jakby tam byli. Idziemy stąd. O Jezu. Nie wyszli. Miałem wrażenie, że ktoś wyjdzie z tamtych drzwi i zacznie mnie gonić, ale jakoś udało się bez tego. Czy to mnie rani? Nie. No dobra. Ruvik's trying to take control of him. Maybe I can stop him. No tak, słyszę zombiaki. No właśnie, tam jest. No i się zaczyna, co? Zabawa wchowanego. Znowu. U banan. Czy coś mogę tu podnieść? Nie mogę. Ojej, on tu jest. Nie, nie iść tutaj. Czy on mnie widzi, bo ja mam latarkę? O, tam jest siekiera. Tam jest siekiera, tylko że... Jak ją wziąć, żeby on mnie nie widział? Okej, on poszedł tam. Pozbędziemy się go w tym momencie. Ups, a może i nie. On mnie widział, co? Nie, nie widział mnie. Nie widział mnie. To bardzo dobrze. Jednego mniej. Tylko że, czy tutaj coś jest tak w ogóle do podniesienia? Nie ma. Bo przydałaby mi się druga siekiera. Ja nic nie chcę mówić. Tak, tam jest kolejny.
tędy przyszliśmy. Co tam leży? Aha, nic. Nie ma tu żadnych przejść, drzwi zablokowane. Tak, jak ten skubaniec chodzi? On jest gdzieś tam. Nie widzę go. Trochę daleko jest. Tutaj. Czy dostanę gdzieś tu jakąś siekierę? Byłoby miło. Niestety nie wygląda na to. Nie widzę tu żadnej. Nie widzę tego gościa też. To jest problem. Słyszę go tylko gdzieś tam. Co mam zrobić? Tak w ogóle. Pewnie mam udać się gdzieś za tym, co? A, tam jest ten obraz. No tak. Coś było? Jakieś wejście? Szyb wentylacyjny? Cokolwiek. Tu coś jest. Okej. No właśnie, niech on sobie pójdzie. A co tutaj mamy? Cholera, nic. Proszę, nie zauważ mnie. Ryzykuję. Ryzykuję, moi drodzy. He is my vessel. I am in control. I can stop Ruvik then. No proszę, udało się, tylko gdzie ten zombiak jest, bo... Jak on teraz mnie tu dorwie? Nie wiem, zniknął? Pojęcia nie mam, ale wychodzimy, póki możemy. Hu, bardzo dobrze mamy to za sobą. Jeszcze Sylwestra nie ma u mnie fajerwerki, niestety ktoś tutaj puszcza. Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu. Co to? O! Czy ja tam mam iść tak naprawdę? Leslie! Leslie, where are you? Kobieto, nie krzycz. Czy ty nie zauważyłeś, że tu są potwory? Zobaczmy tutaj najpierw. Co to za pokoik? Czy ja tędy mam iść tak naprawdę, czy to jest tylko taki sekret do zebrania? O! Aha, no tak. Czyli mamy i czerwone, niebieskie i żółte. Musimy znaleźć jakąś podpowiedź. Proszę o podpowiedź.
nic mi nie mówią. Gdzie jest jakaś podpowiedź? O, czerwona czwórka. Czyli w taki sposób mamy tego szukać, co? Te liczby mogą być gdziekolwiek. To jest najgorsze w tym wszystkim. O, 19, żółte. 4, 19. Coś musi być w tym pokoju, co? Bo jest taki sam. O, jest, 11. 4, 19, 11. 4, 19, 11. Oj. 4. Tutaj było 19, prawda? Czy to bez znaczenia, w którą stronę? Chyba bez znaczenia, co? I tutaj było 11. Voilà, i mamy kolejny fragment listu. Nie wiem, czy jakiś pominąłem, czy nie, no ale trudno. No to lecimy dalej. Za Leslim. I tak go nie złapiemy. Nieuchwytny człowiek. Nie można pomóc komuś, kto nie chce, aby mu pomóc. Prawda? Tak, piękny obraz. Hallo? W którą stronę się udać, ludziska? To światło mi się nie podoba. O, kotel. Czyli tam jest save point. Zobaczmy w takim razie tutaj. Tu mamy utwór. Może być. Zawsze coś, prawda? Jakaś znajdźka. To biegł się. Mamy, tak, mamy butelkę w zapasie. Może się przyda. Tam jest save point, tak. Więc zapewne tu się mamy udać? Na to wygląda. Chodźmy do save pointu w takim razie. O, kaseta. I revisited the Victoriano estate yesterday. It's a vestige, a mere husk of what was bound to be such a home of promise. Mobius reaped nearly everything of value when we took on the research ourselves, but Ruben's notes indicate he was involved in something else. There were plans for another stem prototype. Data about using receptors to transmit the brain function wirelessly to unaware users. It's borderline parapsychology, but these schematics and the scientific backup provided seem sound. What was he planning to do with such a thing? There's only one way to find out for certain, but I must continue these experiments in private, away from their prying eyes. I will not let them know, lest they take this from me as well. Tak, tak, jak wiemy, to się wszystko cudownie skończyło. No i zapiszemy na nowym slocie. Gramy już ile? 2 godziny. Dawaj, dawaj, spadaj. Jak zwykle wyganiamy go nieładnie. Kobieto, no naprawdę. Kto z was? Załóżmy, że jesteście kobietami. Ta lalka naprawdę spożywała tutaj coś. Załóżcie, że jesteście kobietami. Część z was jest, no ale mniejsza. Załóżmy, że każdy z was jest kobietą. Czy będąc w takiej sytuacji, gdy takie rzeczy dzieją się wokół was, dalej byście chodzili na szpilkach? Ja jakoś nie wiem. Ja bym raczej ściągnął te szpilki, wolałbym chodzić boso, bo nikt by mnie nie słyszał, prawda? No ale cóż, logika. O!
nasi znajomi. Czy mogę wziąć więcej butelek niż jedną? Nie mogę. Szkoda. A tych przeciwników przynajmniej się nie boję, bo oni są ślepi, także... Tak długo jak w nich nie wejdę, nic mi nie grozi. Kolego? Czy ty możesz przestać iść do mnie? Jezu! Dobra, ziemniaki. Wszędzie ziemniaki. Nie patrz na mnie. Spadaj. O, czy ja mogę tam wejść? Tu niczego nie ma, a tutaj? Czy ktoś jest w szybie, czym się zdaje? Nie. O. Przyjemne miejsce. Bardzo. Kolejna butelka. Co to było za dźwięk? Jezu, wystraszyłem się. Co tam za ścianą? A tutaj coś jest do podniesienia. Problem w tym, że muszę jakoś tam wejść. Ryzykujemy czy nie, moi drodzy? Spróbujemy, co? Jezu! Mamy kartę. Wow. Gdyby to nie była gra, ja rzecz jasna bym tutaj tego nie zrobił. Użyłbym butelki, żeby ich odciągnąć. O tym myślałem sobie od początku, no ale jakoś tak... Raz się żyje, prawda? Jezu, chłopie! Zachowaj dystans, proszę. No tak, odejdź, odejdź. Czy ja mogę to... Tak, mogę. Tylko to będzie głośne, co? To będzie głośne. Uciekamy. Nie ma mnie. Udało się. Było blisko. Cholera, idzie tu jakiś. Ha, przeżyliśmy. No winda, czy ja tu mogę coś zrobić z nią? Wow, mogę. Tylko czy ja powinienem? A tam jest droga jeszcze. No halo, co ja mam zrobić? Czy mam iść drogą, czy ja mam skoczyć do windy? A co się stanie, jak pójdę tutaj? Idziemy do windy. Tamte dźwięki mi się nie podobały. Trochę tu ciemno. Czy coś tu znajdę? Nic? No ale lipa. Nawet znajdźki żadnej nie ma? Nie mogę przeczytać niczego. No trudno. Być może coś tam pominąłem, no ale mniejsza z tym. Nie widzę niczego, niestety.
Mam go dość normalnie. Mam go dość. Czy tu wejdę, tak jest. Byłoby wszystko dużo prostsze, gdyby Leslie nie uciekał jak głupi. Co to za dźwięk? A, to Leslie. To ten moment. Sebastian właśnie uciekł z lodówki przed sejfogłowym. Myślę chyba, że tutaj zakończę odcinek, bo mamy, no tak, 27 minut. W takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.